I proszę Państwa, przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania odbędzie się miła uroczystość. Otóż w imieniu prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, pana Cezarego Kuleszy, puchar za awans do Ewidentu drugiej ligi wręczają członkowie zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, pan Karol Wołoszyn i pan Tomasz Wolan. Jeszcze oprócz wręczenia tego pucharu, jeszcze okolicznościową paterę otrzyma pan prezes klubu naszego, pan Dariusz Dziedzic, którego serdecznie zapraszamy na płytę. Pan Karol Wołoszyn i pan Tomasz Wolan w imieniu Cezarego Kuleszy, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, okolicznościowa patera. Witamy również na boisku wiceprezesa pana Bogdana Łuchańskiego. Tak więc, proszę Państwa, awans do Eliner drugiej ligi, sezon 22-23. Pierwsza bramka dla naszego zespołu, a jej zdobywcą Marcin Strzechmeli! 17 minuta spotkania.
zespołu, a jej zdobywca Kamil! Kamil! Kamil Adamy! Firma budowlana Skobut pana Stefana Skobrona, spółka Tarkom. Jeszcze jeden na jego miejsce, numer 16, Mateusz Grudziński. Thank you.
Szymon Lewicki wchodzi za strzelca bramki Kamila Adamka. Dziękujemy Kamilowi za prezent dzisiejszy. Gratuluję tutaj trenerowi i całemu tutaj środowisku awansu do drugiej ligi. Gratuluję też udanej inauguracji, dobrego wyniku 4-0. Co do meczu, to nie chciałbym na gorąco nic mówić. Powiem tylko szczerze, że chyba nigdy nie brałem udziału w tego typu spotkaniu, bo powiem szczerze, że nie uważam, żeby wynik odzwierciedlał to, co się działo na boisku, ale to jest też chyba piękno piłki, dlatego ją kochamy, że jest nieobliczalna i w jakiś sposób nie do przewidzenia, dlatego tutaj gratuluję trenerowi, gratuluję tutaj temu środowisku inauguracji i życzę powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję. Tych sytuacji do strzelenia bramki było bardzo dużo i czy słupek, czy poprzeczka, czy kapitalna interwencja bramkarza, więc jakby ja z pewnych, że tak powiem, momentów w grze jestem bardzo zadowolony. Zmiany były podyktowane tym, że musieliśmy się troszeczkę przestawić w obronie, dużo
wysoki, dużo długich piłek na rosłego napastnika troszeczkę na pierwszej połowie sprawiało to problemów. Stąd zdecydowaliśmy się na zmianę środkowego obrońcy, jednego ze środkowych obrońców. A tak jak powiedziałem, że wezmę dzisiaj tą krytykę na klatę, ten wynik wezmę na klatę, ale wierzę, że z tej mąki, z tych sytuacji, z gry, jaką dzisiaj zaprezentowaliśmy, tutaj będzie dobry chleb i dzisiaj, że tak powiem, przełknę gorycz porażki i, że tak powiem, wysłucham pewnie w swoim środowisku troszeczkę krytyki, ale wierzę, że za jakiś czas się do tych samych osób uśmiechnę, patrząc na grę naszego zespołu. Na pewno nie sposób się nie zgodzić z opinią tutaj trenera gości, że były momenty w tym meczu, gdzie naprawdę cierpiliśmy i to dosyć mocno. Tych sytuacji zespół gości stworzył sporo. Na pewno kluczowym momentem było to, że w ciągu bodajże minuty strzeliliśmy dwie bramki i to w jakiś sposób ustawiło ten mecz. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że na pewno zespół Znicza pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie, bo te sytuacje, które stwarzał, oczywiście to kapitalne interwencje naszego bramkarza i oczywiście dużo szczęścia, ale to w piłce jest na pewno potrzebne. Więc cieszymy się, nie zmienię z tej inauguracji, bo wiadomo, ten pierwszy mecz jest zawsze taką dużą niewiadomą, a szczególnie dla Beniaminka, który się musi się zderzyć z tym, co nas czeka w drugiej lidze. To jest tylko jeden mecz. Oczywiście wygraliśmy go wysoko, cieszymy się z tego niezmiernie. Natomiast wiemy, że tych meczów w tej rundzie jeszcze jest przed nami 18. Jedna z kółka wiosny nie czyni, stąpamy twardo po ziemi. Wiemy, jakie zadanie nas czeka w następnych meczach. Ono niewątpliwie będzie bardzo, bardzo ciężkie. Ale dzisiaj niewątpliwie ogromne podziękowania z mojej strony dla całego zespołu za walkę, za zaangażowanie, za mega skuteczny, bo praktycznie chyba 4 czy 5 sytuacji, 4 to szalone bramki, więc to świadczy o tym, że gdzieś byliśmy w tych elementach gry bardzo, bardzo skoncentrowani. Więc super, mamy 3 punkty na inaugurację, ale tak jak powiedziałem, to jest bardzo ciężka i wymagająca liga i bardzo długo, więc i bardzo długo będzie trwać, więc tutaj dzisiaj oczywiście podziękowania dla zespołu, natomiast wiemy, że co nas czeka w najbliższych meczach. Jeszcze raz z tej strony dziękuję przede wszystkim też dla kibiców, którzy przyszli na cały mecz, dopingowali, bo to super sprawa. Wiadomo, że to zawodników też w jakiś sposób niesie, ale już musimy myśleć powoli o meczu najbliższym z Lechem drugim Poznań, bo wiadomo, że będzie jakiś wykładnik, co potrafimy też w drugiej lidze zrobić na wyjazdach. Dziękuję bardzo. Okres między ostatnim meczem w trzeciej lidze a pierwszym w drugiej lidze był bardzo krótki, więc mieliśmy bardzo krótki okres przygotowawczy, bardzo krótkie urlopy i dwa też nie było takiej możliwości, żebyśmy już na dzień dobry zaklepali wszystkich zawodników, którzyśmy chcieli i którzy mogliby w tym meczu nam już pomóc. Wiadomo, że są na różnym etapie przygotowań, my też musimy tutaj korygować. Oczywiście dzisiaj wyszliśmy bardzo takim odmłodzonym też zespołem, bo 3 młodzieżowców w pierwszym składzie, potem też zmiany jeszcze 2, którzy weszli, więc wiadomo, że kierowaliśmy się przede wszystkim dobrym zespołem. Wiedzieliśmy, że przepracowaliśmy 2 tygodnie dosyć mocno, dosyć ciężko i gdzieś biorąc pod uwagę mecze sparingowe z Garbarnym i z Puszczą, to wyglądało całkiem nieźle w tym ustawieniu i w tym ustawieniu, żeśmy wyszli dzisiaj.